Kompania reprezentacyjna marynarki wojennej. Dowódcą pododdziału jest porucznik marynarki Paweł Narloch. Do trybuny honorowej zbliża się pododdział reprezentujący żandarmerię wojskową. Dowódcą pododdziału jest podporucznik Damian Jarosiewicz. I przed Państwem pododdział reprezentujący Wojska Obrony Terytorialnej. Dowódcą pododdziału jest porucznik Piotr Pyszczak. Pododdział reprezentujący Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Dowódcą pododdziału jest kapitan Robert Szturo. I do trybuny honorowej zbliżają się żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Dowódcą pododdziału jest kapitan Jan Rosik. Za nimi 10. Opolska Brygada Logistyczna. Dowódcą pododdziału jest porucznik Igor Orłowski. Kolejny pododdział to pododdział 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Dowódcą pododdziału jest kapitan Robert Baliński. Przed Państwem 21. Brygada Strzelców Podhalańskich. Dowódcą pododdziału jest porucznik Krystian Terlikowski. A teraz podchorążowie. Pododdział reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną. Dowódcą pododdziału jest kapitan Tomasz Misiejuk. Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald za nim pododdział reprezentujący Akademię Marynarki Wojennej. Dowódcą pododdziału jest kapitan marynarki Łukasz Telewów. Pododdział reprezentujący Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych. Dowódca pododdziału kapitan Izabela Polańska. Pododdział reprezentujący Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych. Dowódca pododdziału porucznik Piotr Nowaczyk. Szanowni Państwo, wraz z polskimi żołnierzami defilują pododdziały zagraniczne. Jako pierwszy przed Państwem pododdział reprezentujący Kanadę. Dowodzi major Sherp Spencer. Ci żołnierze z kanadyjskiego 3. Batalionu Pułku Lekkiej Piechoty imienia księżniczki Patrycji pochodzą z pierwszej zmechanizowanej brygady w Edmonton w Albercie. Od maja 2014 roku na terenie naszego kraju stacjonowało i ćwiczyło wspólnie z polskimi żołnierzami już ponad 1400 żołnierzy kanadyjskich w ramach misji wzmacniającej wschodnią flankę NATO. Tuż za nimi pododdział reprezentujący Rumunię pod dowództwem porucznika Kasjana Blejczanu. Teraz pododdział reprezentujący Stany Zjednoczone Ameryki. Dowodzi podpułkownik Johnson Coleman. I do trybuny honorowej zbliża się pododdział reprezentujący Wielką Brytanię. Dowodzi porucznik Jonathan Quick. Szanowni Państwo, w dzisiejszej defiladzie biorą również udział zagraniczne poczty sztandarowe reprezentujące Chorwację, Estonię, Hiszpanię, Litwę, Norwegię, a także Słowację, Ukrainę, Węgry, Włochy, Słowenię, Albanię, Łotwę oraz Niemcy.
tuż za nimi pododdziały organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych. Kolumna pierwsza to pododdział strzelecki Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Dowodzi Miłosz Elgas. Sztandar okręgu południowo-wschodniego, nawiązujący do historycznej kolebki Strzelca, pochodzi z Krakowa, Lwowa i Rzeszowa. W dzisiejszej uroczystości kolumnę drugą, klasy mundurowe, reprezentuje pododdział uczniów kadetów wystawiony przez 125. Liceum Ogólnokształcące Waldemara Milewicza w Warszawie. Szanowni Państwo, za pododdziałami maszerują poczty sztandarowe jednostek Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Reprezentują one wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, wojska specjalne oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Wśród nich sztandary 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, 12. Dywizji Zmechanizowanej, 16. Dywizji Zmechanizowanej, 6. Brygady Powietrzno-Desantowej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej, 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, 3. Brygady Radiotechnicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. A ponadto poczty 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego z 3. Flotylii Obrony Wybrzeża, 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego z 8. Flotylii Obrony Wybrzeża, jednostki wojskowej Grom i jednostki wojskowej Formoza. Są także obecne poczty jednostki wojskowej NIL 9. Pułku Rozpoznawczego, 4. Pułku